Cześć kochani, witam was serdecznie. Jak zwykle Michał z Władek.pl. Dzisiaj popływamy sobie na bananie. Koło mnie pan Krzysztof Szyper, no te jednostki. Ile to ma, jaką to ma moc? 430 ton. Oj, to wystarczająco do tych bananów starczy nam. W zupełności, z zapasem. Dobra, macie banana i macie też takie coś czerwone, taką ala kanapę. Kanapa sześcioosobową. Kanapa sześcioosobowa. Tak, ale banan zdecydowanie największa popularność. Aha, a ta kanapa, tam się też wywrotki zdarzają? Nie, nie, na kanapie nie. Wywrotki mamy na bananie, ale są to kontrolowane. Jedna podstawowa atrakcja, no jedna wywrotka musi być w czasie każdego rejsu. No nie, no oczywiście, tutaj widzieliśmy, że są po trzy czasami nawet. Tak zauważyłem, że też można się dostać do was na jednostkę, tak jak my tutaj dzisiaj. Tak, jak najbardziej, można płynąć tutaj na motorówce, jak i na bananie, i na kanapie. I macie skutery? Tak, i mamy skutery. Jaka jest taka prędkość przelotowa? Bo tutaj no, odczucie prędkości na wodzie jest kolosalne. Jest raz dokładnie odczuwalne podwójnie. Pływamy z prędkością do 30-35 km na godzinę, zależy też od zafalowania. To jest taka w miarę najbardziej jeszcze maksymalnie bezpieczna prędkość. Bezpieczeństwo, następnie rekreacja. Dobrze im tak, ale ta woda jest zimna, co? No, my mamy lepiej, nie? Paweł, płynęłeś z naszą kamerką, masz ją zresztą tutaj. Jak było? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Z tyłu bardziej buja, z przodu jest lepszy widok. Byłem wczoraj, przyszedłem dzisiaj i jeszcze bym poszedł jutro, tylko jutro wyjeżdżam. Nie to wyjeżdżasz? Tak. Jak wpada się do wody, ta woda jest mocno zimna? Znaczy, no nie jest zimna, bo jest pęd powietrza na tym bananie, to się tak trochę ciało ostudza. Ale jak się wpada, no jest orzeźwienie. Jest orzeźwienie. A słuchaj, byłeś z przodu, czyli masz tą bryzę, ta bryza na ciebie tam głównie chyba leciała, tak, co? Tak. No to czyli w sumie cały czas byłeś skąpany tą zimną wodą, nie? Byłem. No to czyli nie ma tego szoku, jak wpadasz, bo ludzie się pytają już o ten szok, że wpadniesz, tam pewnie jest zimno, tam, no czym dalej od brzegu, tym zimniejsza woda teoretycznie, nie? Znaczy wydaje mi się, że on tam się nie miesza, może być nawet cieplejsza. O! Tak, ale tutaj pan Sternik, tak? Tak, tak, Sternik. Sternik wszystko wyjaśnia, co trzeba robić, jak jest bezpiecznie się zachować w tej wodzie i bezpieczna dla każdego, chyba w każdym wieku, zabawa. Tak mi się wydaje, że. No to super. To myślisz, polecasz taką zabawę dla ludzi? Polecam. Nie jest to może jakoś bardzo tania rozrywka, ale myślę, że każdy sobie powinien pozwolić raz na wakacje.